Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu wprowadził wiele zmian w Kościele katolickim. Jednak teraz jego decyzja wprowadza prawdziwą rewolucję, która obejmie milion wiernych. Papież Franciszek znany jest z bardzo specyficznego sprawowania swojej posługi jako głowa Kościoła katolickiego. Jego decyzje i zachowanie sprawiły, że wokół jego osoby narosło dużo kontrowersji, ponieważ nie wszystkim jest to na rękę. Papież stawia przede wszystkim na skromność, co znacząco odbiega od tego, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni przez hierarchów Kościoła. Jednak teraz Franciszek postanowił wprowadzić poważne zmiany w najbardziej znanej modlitwie na świecie. Rewolucja obrzęła również jeden z psalmów, przez co wierni będą musieli przyzwyczaić się do zatwierdzonych modyfikacji. Papież Franciszek wprowadza prawdziwą rewolucję. Decyzja papieża została już zatwierdzona przez włoską konferencję biskupią i wprowadzają poważne zmiany m.in. w modlitwie Ojcze Nasz. Według Franciszka w niektórych językach tekst modlitwy został błędnie przetłumaczony, przez co wymaga radykalnych zmian. Chodzi dokładnie o fragment "I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego". Papież zauważył, że Bóg przecież nie może kusić ludzi, ponieważ jest to domena szatana, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Według Biblii Ojcze Nasz jest modlitwą przekazaną przez samego Jezusa, dlatego nie powinien się w niej znajdować fragment mówiący, że Bóg wodzi ludzi ku pokusom. Tamte tłumaczenia nie są dobre, ponieważ mówią o Bogu, który wywołuje pokusę. Francuzi argumentowali to w ten sposób, że przecież to ja upadam, ale nie dlatego, że Pan Bóg mnie kusi, abym upadła. Bóg tego nie robi, On pomaga ci natychmiast wstać. To szatan prowadzi na pokuszenie, tłumaczy papież. Zmiany obejmują trzy języki, a mianowicie oczywiście polski, a także angielski i włoski. Dlatego właśnie ten wers ma zostać zmieniony na "nie opuszczaj nas w pokusie". Jednak to nie jedyna zmiana wprowadzona przez papieża, ponieważ obejmą one również psalm modlitewny "Chwała na wysokości Bogu". W tym wypadku chodzi dokładnie o słowa "pokój ludziom dobrej woli". Mają zostać zmienione na "pokój ludziom umiłowanym przez Pana". Bez wątpienia wierni będą musieli przyzwyczaić się do tych zmian, a nie będzie o łatwe, ponieważ wszyscy jesteśmy uczeni tekstu modlitwy Ojcze Nasz dosłownie na pamięć.